Pierwszym bramkarzem w drużynie Lecha Poznań jest Maciej Gostomski. Jasmin Buric, który w tym sezonie grał już między słupkami Kolejorza, nie zamierza odpuścić walki o pozycję numer 1. Bośniak po powrocie do pełni sił wystąpił w ostatni weekend w meczu rezerw. Buric chwali jednak Gostomskiego i całą drużynę Lecha. Dla Jasmina najważniejszy jest zespół, a nie jego osoba. Mogę tylko powiedzieć, że będę walczył, że się co szybciej wrócę na tą pozycję. Zobaczymy co, jak i co będzie. W tym czasie Gostek gra bardzo dobrze, cała drużyna gra bardzo dobrze i wygrają od meczu do meczu. Zobaczymy, moje że walczymy, a trenera, że decyduje. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że jeżeli Maciej Gostomski będzie bronił do końca sezonu, a wy zdobędziecie Mistrzostwo Polski, to nie masz nic przeciwko. Aż nie chce mi się wierzyć. No naprawdę nie mam nic. Tu jest najważniejszy Lech, jak patrzymy. Tu nie jestem ważny ani ja, ani Gostek, ani Kotor. Teraz znowu mogę powiedzieć, jak Lech będzie mistrzem Polski z Gostkiem, naprawdę od razu by podpisał to. Jak ty się fizycznie czujesz? Ten ostatni okres znowu był dla ciebie ciężki po tym powrocie, po kontuzji, choroba, znowu te problemy z legendarnym twoim biodrem. Jak jest teraz? No nie, teraz czułem fizycznie się naprawdę czułem dobrze. Tak cały czas za siłą naprawdę nie miałem problemu, tylko miałem problem z bólem w moim biodrze, ale teraz już nie boli. Normalnie trenuję, już zagrałem 2 mecze za rezerwę i teraz czekam, co będzie tutaj. Czy Lech Poznań jest najgorszym miejscem w Polsce dla bramkarza, gdzie mamy 3 bramkarzy, którzy prezentują się na tyle dobrze, że mogą być tymi pierwszymi? Naprawdę ja się cieszę, co jestem w Lechu i naprawdę jestem dumny z tego. A klub się też może cieszyć, co ma taka 3 bramkarza. Myślę, że każdy od nas się grał w innym zespole, żeby był pierwszym bramkarzem. Tak, to jest moja opinia. Ale tak się teraz stało, naprawdę ja przeciwko tego nie mam nic. No, możemy się cieszyć, że mamy dobrą konkurencję, dobrą realizację i naprawdę to może tylko być plus dla nas. Będziemy dali wszystko na treningach i chcemy sobie pokazać co najlepiej.